zamknięte jeszcze. Dawaj tego kurwa oszołoma. Zarząd tutaj. Gdzie masz kulforniku? Zamknięte. Ale. Masz do tego prawdopodobnie. Andrzej, do chuja co jest za 15:08 i brama zamknięta? W serce. No to dawaj. Zdążysz się spóźnić. Opieraj cię, kurde, tak. Nie pierdę tego. Kawy nie pija, Michał. Mój żołądek nie przyjmuje herbaty, kawy. Tylko spirytus. Szok by był. Nie ma tu? Nie ma. Wypiłeś już? Wypiłem. Nie, będzie kurwa na ciebie czekał. Sam nie wie, czy żyje, rozumiesz? Prokurator to wie, czy żyje. Ale z pieniędzy. Bo wiem, że to nic nie... Wczoraj oglądałem, rozumiesz, co prokuratorzy wyczyniają, rozumiesz, to małe dzieci by się uśmiały. Robisz program? Co? Program jaki? A nie, to... Ja bym robić, tak. Sprawy nie dociągają, jeden tak, drugi tak, trzeci tak, rozumiesz, i to co? Każdy chuj na swój stół. Tak. A policja taka sama. Ja mówię, ta straż miejska, no u nas. Taki dziadzina, no naprawdę, no nie to, że dziad, że tam jakiś, bo dziadek starszy, no ponad 80 lat. Uczuwał sobie na tą ćwiarteczkę. Usiadł sobie przy fontannie i tak... Pyk, co się jedział? Pół dnia. Przyjeżdżają, zdjęcie mu pokazują, jak go kamery złapała, że odpinie ćwiartkę. Stuwa. A dalej pewnie... 20 metrów dalej, 15 stoi negosów, opluty chodnik, tak. Bluzgi, krzyki, że ludzie z dziećmi obchodzą dookoła. Myśli, że podejdą? Po co? Bo w łeb dostaną. O 8, jak jest ustalone? O 8 ma być na stanowisku pracy. Nie! A twoje stanowisko nie. Pracy to jest koparka. Co ty mnie pierdolisz? A jak nie? O 8 to się przychodzi do pracy, pół nie. Godziny jest na przegląd na OC i dopiero się no to zaczynasz o wpół do 8, drugie... bo o 8 masz wyjechać na plac. To musisz przyjść o wpół do 8. A kto mnie kurwa zapłaci za to? A, ty z chujem się na łby pomieniałeś? Biuro jest tam. Jak Goebbels jest tej drugiej. Dobra, po to tu jestem. Tej właścicielem tej firmy. Ty byś, kurwa, jest tutaj. Jak ty byś był właścicielem tej firmy, to bym tu nie robił, nie? A kto by z tobą wytrzymał? Byś poszedł ze wsadem pierwszym kursem na wkutę. A jak nie, to... Bekie się obetnie dekiel, wsadzi głową, już kawał rury, bekie się dobra. Będzie bębnić, jak się wypuści tej bicha, to nie będzie wiedział, który ma kierunek. Jestem Michał, pracuję na złomie jako przepalacz, lepalnikiem
metale różne, gabarytowo za długie, na wymiar. Moja przygoda jak ze złomem się zaczęła 11 lat temu. Mój sąsiad, no mojego z klasy kolega, zapoznał mnie jak się z tym pracuje i w ten sposób dostałem się do Mariusza. Było ogłoszenie, potrzebował do pracy, no przyjąłem się, przyjął mnie z otwartymi rękoma. Porobiłem wtedy chyba, już nie pamiętam dokładnie, ale z 8 miesięcy. No i niestety moja przeszłość się odezwała. Ta taka, no niedobra, że tak powiem. Także musiałem opuścić tutaj. 4,5 roku spędziłem no, na wikcie państwowym, że tak powiem. No ale no cóż, odbębniło się, za co się zasłużyło. Wróciłem. Podjechałem do Mariusza. Z otwartymi rękoma z powrotem mnie przyjął do pracy. Porobiłem też, już nie pamiętam dokładnie ile, ale z moim charakterem to jest nie bardzo. Bo znowu, że tak powiem, mam talent do wpieprzania się w gówno, znowu poszedłem. No i no znowu poszedłem do puchy, no nie będę ściemniał. To był drugi raz, jak mnie Mariusz przyjął. Już myślałem, że jak wyjdę z tego następnego razu, to już mi podziękuję. Ale nie, no, przyjął mnie. No i daj Bóg, że do dzisiaj robię. No. W innej pracy się nie widzę, ponieważ no po prostu lubię tą pracę, którą wykonuję. Miałem kilka ofert zmienienia pracy. Miałem tam oferty różne, do magazynów, na budowy, ale stwierdziłem, że nie, bo nie wiem, jak to powiedzieć. Jestem stworzony do tej roboty. Nie powiem, że tam no, można truknąć w innej robocie. Nie wolno, bo tam pilnują. No ale jest dobrze, no. Lubię tą pracę i innej nie chcę, po prostu, no, rany Chrystusa. Moje marzenie to jest takie, no, żeby znowu się nie wjebać w jakieś gówno, żeby nie stracić tej robociny. A drugie moje marzenie to jest takie, no, zamieszkać już w końcu z kobietą i z dzieckiem. Ale przede wszystkim to jest takie marzenie, żeby znowu nie wpaść w jakieś szambo, typu za 3-latka. Bo do tego to mam talent, jak nikt inny. Da się już wyjść, bo mam romans do ciebie. Tego znowu piszesz. Chodź. Bo trzeba ten. Trzeba popić te maszyny, żeby kolor odzyskać. Migał! Weź! Zdać! Trzeba popić, żeby odzyskać kolor, aluminium, z tej maszyny. No ale to jest niebezpieczne, rozumiesz. No ale musisz pozabierać ludzi, buzek, żeby odsunęli. I dopiero można coś... No dobra, to ja idę, powiem dla Michała, żeby się... wyniósł i działamy. Dobra. No, mam na imię Stasiek. Na mnie w pracy wołają dziadek. Pracuję w tym zawodzie od 76 roku. No, jestem operatorem. No, zamiłowania też zacząłem pracować, jak wyszłem po wojsku. Bo miałem propozycję, bo byłem na szkole podoficerskiej i dalej miałem propozycję do policji, ale nie poszłem, tylko godziłem się na operatora. Jeszcze to mnie nauczył, do tego mnie pociągnął ojciec, mówi, żeby być. No i tak się to zaczęło i do dzisiaj tak ciągnę. No robię na sprzętach ciężkich całe życie, dostawałem sprzęty nowe. No i tak o, teraz, w obecnej chwili też
jeszcze robię na większym sprzęcie. Także robota jest dobra, no. Trzeba mi zamiłowanie i charakter do tego. No jak, no klimat jest dobry, no i mamy takiego kierownika też, jak dostanie telefon, to też szaleje, od piątku już pedałuje po chałupie u siebie i po placu, no i tylko woła, aby tylko ciąć i robić, no nie da odpocząć, no i co zrobić, no i tak się ciągnie, no i dalej będzie się ciągło z nim, no chyba, żeby mu się charakter zmienił, no ale jemu się nie zmieni nigdy, bo to jest taki mazurski chłop, mówię tego, no i nic mu na to nie poradzi, no. A ten mały to siada za kierownicą do dużego auta, tylko mu flintę widać i papierosa, bo więcej to nic go nie widać. Nogi ma za krótkie, pedały mu trzeba by przestukować albo drewniaki założyć, no bo co innego zrobić. Gdybym nie robił na złomie, to ja jestem wychowany jako na wsi. Lubię pracować na roli, lubię piękne konie, bryczki, no i samochody. To jest mój tego. A po jak doczekam emeryturki, no to bym sobie zażyczył tak, żeby mi się takie marzenie spełniło. Dobry samochód i dwa ładne konie, które bym mógł sobie popatrzeć na nich i w czasie, jak jest wolne, i żeby to marzenie moje się spełniło, takie, żeby było to konkretne, żeby było. Janek. Czasami na mnie wołają gruby John, a czasami Trevor. Pracuję w Pruszkowie na złomie. Trafiłem na złom, jak straciłem pracę na składzie budowlanym. Trochę zacząłem zbierać na własną rękę, potem spotkałem się z Mariuszem, z moim kolegą ze szkoły. No i tak u niego zostałem. Prawie czwarty rok i bardzo dobrze mi się tu na razie pracuje. W momencie, w którym nie robię na magazynie, to pomagam chłopakom przy przebieraniu złomu. Jeżdżąc widlakiem, chłopaki mi ładują złom w kolebę, ja odwożę na różne kubki, bo to jest różna segregacja złomu. No tam wysypuję, z powrotem jadę do nich, postawiam im kolebę. I w międzyczasie tam sobie zapalę papieroska. Ogółem trochę innym też pomagam przybierać. Jak dla mnie to w pracy jest dobrze. Czasami się tam z rana powykupiam z moim kolegą Stanleyem. No na ogół jest ze wszystkimi. No. Jest śniadanie jakoś tak miło zjeść. No trochę sobie pogadamy, pośmiejemy. Na pracy też. No. No ogólnie jest no dobrze, z chłopakami się układa. Jednego dnia to zabawna sytuacja na złomie spotkała mnie, że kiedyś kupiłem sobie samochód Voyagera zielonego. No, to był samochód, którego chciałem od dawna takiego mieć. I pojechałem kiedyś na zlecenie do klienta. Przyjeżdżam, patrzę, że na parkingu stoi spalony samochód. Później co się okazało, to mój kolega Stanley z moim kierownikiem z Mazur przywiezły, podmieniły mi ten samochód, bo akurat w tym momencie przywieziłem na złom taki sam identyczny samochód, tylko tyle, że był spalony. No mało zostałem zawału serca, bo to naprawdę był samochód moich marzeń. No ale co się okazało, to na szczęście chłopaki zrobili tylko taki kawał i podmieniły mi widlakiem ten samochód na parkingu. Moje marzenie, gdybym złapał złotą rybkę,
całą rodzinę zabrać na zawczas na wczas. Panie Mariuszu, może pan przyjść na plac? Bo jest problem. No ja da się odwrócić, tam podwalić, bo ja takie kokile przywieźli. Żeby było, może to po parku przewalić, bo Andrzej mówi, że jest jakiś problem. Co jest? Które? Tutaj. Tutaj, no zobacz. Kanały wentylacyjne tam jakieś. Stasiu, chodź, podejdź do nas. Bo bez koparki nie da rady. A klient twierdzi, że to jest wszystko grube, a to nie jest grube. No ale te wentylatory są cienkie, nie? No cienkie, no to jest blacha. Od wentylacji, no to co? Zobacz, by trzeba było może zdjąć to z góry chwytakiem, rozumiesz? I wtedy byśmy zobaczyli, co jest pod spodem, nie? Dobra, to czekamy, no. Jestem Andrzej, powiedzmy z dalekiego wschodu, jak tu chłopaki na mnie wołają. Trafiłem tu przez znajomego. Akurat wtedy byłem na bezrobotnym. Trafiła się okazja. No i przyjechałem. I parę lat. Już tutaj jestem. Co mogę powiedzieć? Jeszcze. No, robota. Jak to robota? Na złomie ciężka. Lekko nie jest. A jeszcze teraz mam takich, jak my to nazywamy, talibów, których trzeba pilnować, bo to się do niczego nie nadaje. W większości. I co? No może tam trochę się na mnie żalą, może nie, bo tam trochę ich tam gnębię, ale mam taką funkcję, no i co na to poradzić? Nie, na to się nie poradzi. Pełnię funkcję placowego takiego ala kierownika, no, który tam nadzoruje pracę, rozdaje pracę. Oprócz tego jeszcze przepalam na palniku, jak trzeba. I takie inne dodatkowe roboty. Nie można. Pochodzę z Mazur, jak to było mówione. Mam na utrzymaniu rodzinę. Żonę, dziecko, dwoje dzieci, troje dzieci nawet. Wnusie teraz. Jeszcze wnuszkę mam. No co, pieniądze wysyłam, powiedzmy, raz na półtora tygodnia. Bo jestem jedynym żywicielem rodziny. Do domu jeżdżę raz na miesiąc, bo tak jest najlepiej. Bo za często nie można, bo się żona wtedy znowu kłóci i to dobrze nie wróży, nie? A tak to jest akurat. Że się zajeżdża, jest dobrze, nie? Nigdy nie byłem w górach, bo nie byłem. Chciałbym kiedyś tam zabrać rodzinę i pojechać w góry, bo nie byłem, nie? I to było jest moje takie marzenie. Chociaż podejrzewam, się nigdy nie spełni, no ale marzenie to zawsze marzenie, nie? Malisie, dawaj wodę! Chłopaki! Kurwa, dawaj samochód, ma to
kurwa! Mamy, kurwa, co ty się zrobił? Bo kurwa, czegoś nie zauważyłem, gdzieś coś było i się zapaliło, no co ja zrobię? Jak zwykle. No jak zwykle, kurwa, to zawsze coś zrobisz. A nie? Ktoś musi, nie? Taki samochód. Zawsze na mnie. No spadam, dostałem telefon od pani kuratorki, bo teraz odbędzie się moja trzecia sprawa. Mam trzeciego prokuratora, każdy sobie krzyczy co innego, nie wiem co z tego wyniknie. Nie wiem czy jutro będę, no. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak nie, no to trudno, dam znać jakoś. Na imię Mariusz, jestem menadżerem w firmie Skup Złomu przy czołgu Pruszków. Zajmuję się wizerunkiem firmy i marketingiem internetowym. Dbam o to, żeby firma była niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju.